O, tutaj jesteś. Będę robić herbatkę, chcesz? Nie, dzięki. Co dalej myślisz o Wojtku i Lenie? Nie, i dobrze by było, gdybyś mi nie przypominała. Okej, okay, przepraszam. Nie wierzę. Co to, Wojtek? Nie, narzeczona Marka, tego, który podrzucił do miejsca pigułkę gwałtu. No i co? Śledztwo umorzone, Marek nie ma żadnych zarzutów, a twoja kumpela Dominika ma zakaz zbliżania się do niego. Że co? Jakoś wam nie poszła zemsta na moim narzeczonym, smuteczek. Co za zrytelaska? No, są siebie warci. Ale co za laska ma w głowie w ogóle, żeby pisać takie rzeczy i żeby w ogóle być z takim typem? Ale do niej w ogóle nic nie dociera. Ona nawet nie chce wierzyć w to, co on zrobił. A wiesz, co jest najgorsze? To, że teraz on się wywinie i cały nasz wysiłek na marne. Jezu, przykro mi, no. A mnie nie jest przykro, jestem wściekła. Nie wierzę, po prostu nie wierzę. Sorry, że tak do wszystkich, ale to bardzo ważne. Słuchajcie, sprawa Domi została umorzona. I wiecie, co to znaczy? Że Marek, ten totalny zwyrol, który powinien podziwiać świat za krat, będzie się cieszył wolnością i będzie sobie planować ślub ze swoją narzeczoną. To jest jakaś totalna masakra i zrobię wszystko, żeby to zmienić. Taki człowiek nie zasługuje na drugą szansę.